są z nami prezes Wokuchorzów Cezary Siemianowski, Grzegorz Joszko, wiceprezes Stowarzyszenia Wielki Ruch, a także pan Jakub Malicki, grafik, projektant, specjalista w dziedzinie grafik sportowych, herbów. Spotykamy się tutaj, żeby przedstawić plan, jaki będziemy realizować na obchody stulecia naszego klubu oraz chcemy przedstawić herb, który będzie obowiązywał przez cały rok stulecia. Także za chwilę będziemy odsłaniać i pokazywać nasz herb. Który powstał mniej więcej miesiąc temu. Prace, ogólnie przyjęliśmy kilka kierunków dla tego znaku, prawda, bo tutaj 100 lat. Herb ruchu zmieniał się w ciągu tych 100 lat kilkukrotnie. Dlatego prace kreatywne były poprzedzone analizą historii klubu, analizą jak zmieniał się herb od czasów przedwojennych, ruchu Wielkiej Hajduki. Po tam lata 50., gdy rok założenia pojawił się w herbie klubu, przygotowałem kilka pomysłów znaku stulecia. Można je zamknąć jakby w dwóch liniach. Jedna to była herb aktualny, plus treść jubileuszowa, a druga to było nawiązanie do przedwojennego herbu, tak? Tutaj w burzliwych dyskusjach, jakże owocnych, wybór padł na ten oto znak, który zresztą też rekomendowałem, gdyż po pierwsze zawiera współczesny herb klubu, tak? Tylko w lekko odświeżonej postaci specjalnie dla celów jubileuszu, bo jak Państwo widzicie, to herb oficjalny, tam ma takie dodatki graficzne, efekty tutaj. O właśnie, trochę zasłaniam. Tutaj postanowiłem uprościć ten znak. Ogólnie to jest bardzo charakterystyczny herb dla w świecie znaków, dzięki temu, że jest zastosowana tarcza w kształcie trójkąta Reuleaux, tak? Geometryczna forma, która jest jakby wyrysowana za pomocą trzech okręgów, które się tutaj łączą w narożnikach i tworzą taką tarczę. Więc cała jakby konstrukcja znaku jest oparta o te przenikające się okręgi. Tak samo jako taka grafika identyfikacyjna zaproponowałem ten motyw okręgów powielony w tle. Tutaj jest przykadrowany, ale to tam w materiałach jakby realizowane będzie lepiej widać. I tak, no pierwsza myśl, żeby dodać trochę złotego do naszego niebieskiego i bieli, czyli pojawiły się niebieskie obrysy, niebieskie napisy. Typografia na herbie została lekko odświeżona. Użyłem kroju, który nawiązuje do czcionki Futura Paula Rennera z lat 20. Dlatego, że tutaj jakby pokrywają się te jubileusze. Co prawda róg jest starszy o 4 lata od tego kroju, ale gdzieś tam jest to font, czyli zdigitalizowana czcionka z epoki. Tak? Oraz po bokach dałem element ozdobny. Tutaj w historii ruchu od lat 50. pojawiały się znaki, oznaki jubileuszowe. Zwykle to był wieniec pod tarczą z herbem i właśnie liczba z rokiem założenia. Więc tutaj tą koncepcję gdzieś przemyciliśmy, natomiast nie chciałem takich typowych liści wkomponować, jak to na starodawnych oznakach jest, więc mianowiłem takiego motywu, który może się kojarzyć ze skrzydłami orła Złotego Śląskiego, tak? Tutaj, tak, albo maskotki obecnej klubu, więc tutaj jest nawiązanie do lokalności klubu i całość jest jakby wkomponowana, jakbyśmy odbili ten znak w dół, no to ona też tak jak trójkąt Reuleaux się zwęża ku spodowi kompozycji.